Witam Państwa ponownie. Jeśli kusi Cię, by osądzać pijaka leżącego w rowie czy śpiącego pod mostem bezdomnego w Uczęgę, posłuchaj najpierw naszej dzisiejszej historii i dowiedz się, co było przyczyną problemów jej bohatera. Spróbuj wejść w jego skórę, jak mówi przysłowie, a potem osądź go, jeśli potrafisz. Ale najpierw upewnij się, że Twoje własne serce, umysł i życie zostały wyzwolone. Przedstawiamy Państwu kolejną audycję z cyklu Wyzwolony, realizowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi głosić światu radosną nowinę. Bezdomni, zmęczeni i zniechęceni, bez nadziei i bez poczucia własnej wartości, mozolnie przemieszczają się z miejsca na miejsce w poszukiwaniu pożywienia i schronienia na noc. Kiedy jednak trafiają do Pacific Garden Mission, w ich życiu pojawia się szansa na zmianę. Nie muszą już spać na ziemi ani przetrząsać śmietników w poszukiwaniu czegoś jadalnego. Dzięki ludziom dobrej woli wspierającym nas finansowo, możemy im zapewnić bezpieczny nocleg, pożywne posiłki i czyste ubrania, a nawet pomoc medyczną i dentystyczną w misyjnym ambulatorium. Wszystko to zaspokaja ich podstawowe potrzeby fizyczne, nie rozwiązuje jednak problemu pustki duchowej, która doprowadziła ich do tak dramatycznej sytuacji. Dlatego duszpasterze i doradcy duchowi zapoznają ich z tym, który jako jedyny może wypełnić tę pustkę. I o takich właśnie przemieniających spotkaniach opowiadają już w 10 językach nasze słuchowiska. Do słuchaczy na całym świecie. Oto program numer 3114 z cyklu Wyzwolony. Audycja, która da Wam do myślenia. Sora, chwila, bądź cicho. O co ci chodzi? Coś słyszałem. Twojego męża nie ma w domu o tej porze, co? Nie, pracuję. No to opowiedz mi jeszcze jedną historyjkę o... O, znowu! Słuchaj, słuchaj. Miałeś rację, ktoś jest w mojej kuchni. Zaraz zobaczę, czy ten jego dzieciak nie kradnie mi jedzenia. Co ty tu robisz, Johnny? Znowu kradniesz mi jedzenie, jak śmiesz. Przepraszam, jestem strasznie głodny, nie jadłem nic od wczoraj. No to idź na ulicę, żebrać o jedzenie. Przychodzisz tu, żeby mnie szpiegować, tak? Nie. No to teraz wiesz, co ja robię z takimi wstrętnymi kopusiami. I zapamiętaj sobie, kto tu rządzi, a teraz wynoś mi się! Kiedy nasz bohater miał 9 lat, umarła jego mama i odtąd doświadczał w domu okrutnej przemocy. Dokąd go to zaprowadziło? Prawdziwa historia Johna Wagnera z klasyki Wyzwolonego już teraz na naszej antenie. Jeszcze nawet trawa nie wyrosła na grobie mojej ukochanej mamy, kiedy tata ożenił się z kobietą, która tamtego dnia tak okrutnie mnie pobiła. Musiał być kompletnie zalany, kiedy się z nią żenił, bo moja macocha Rosjanka była kobietą nieobliczalną, która natychmiast zaczęła go zdradzać, a mnie nienawidziła i biła zupełnie bez powodu. Wytrzymałem to rok, a potem uciekłem z domu, kierując się na dworzec kolejowy w Buffalo w stanie Nowy Jork. I pomyślałem, że to, co może mnie spotkać, na pewno nie będzie gorsze niż życie w domu. Przecież mama odeszła na zawsze. Przebiegłem więc między pociągami pasażerskimi i zobaczyłem pusty wagon towarowy. Z nadzieją, że nikt mnie nie zobaczy, wdrapałem się do środka. Hej! Uważaj! Nie wiedziałam,
wiedziałem, że ktoś tu jest. A teraz już wiesz. Złaź z mojej nogi. Przepraszam, tak tu ciemno. Chciałbyś, żebym ci lampkę zapalił, co? Na taką milutką, różowiutką lampkę. A co ty tu w ogóle robisz, dzieciaku? Ja... nic. To ja już sobie pójdę. Chwila. Wcale nie chcę, żebyś sobie poszedł. Nie chcesz? Nie. Gdybym wierzył w Boga, powiedziałbym, że to odpowiedź na moją modlitwę. Gdybym się oczywiście pomodlił. No, czego rzecz jasna nie zrobiłem. Siadaj tutaj. Dobrze. No dobra. Więc zakładam, że uciekłeś z domu, bo bije cię macocha, tatusiek jest pijaczyną, a ciebie nikt nie kocha, nie rozumie, ani nie daje nic do jedzenia. Skąd to wiesz? No, skąd ja to wiem? Cóż, przekonasz się, mój mały Johnny, że jest różnica pomiędzy włóczęgą a wagabundą. Ja jestem wagabundą, nie jestem głupi. Nazwałeś mnie Johnny. Skąd wiesz, jak mam na imię? Naprawdę tak się nazywasz? Tak. Znasz mojego tatę. Nie, uspokój się. No nie skacz jak przerażony królik. Wszystkich młokosów nazywam Johnny. A powiedz mi, synu, ale tak szczerze, głodowałeś w domu? Tak. Musiałem wykradać jedzenie z kuchni mojej mamy. To znaczy, kiedyś to była kuchnia mojej mamy. Rozumiem. To znaczy, że rzeczywiście masz też macochę, co? Aha. No to ona ci zrobiła tę paskudną krechę na policzku. Tak. Dzisiaj rano. Mama umarła, co? Tak. Dziś mija rok. To dlatego tata zaczął pić. Taki sam dobry powód jak każdy inny. Mówi, że dzięki temu może zapomnieć o mamie. Chciałbym też tak umieć pić, żebym mógł zapomnieć. Johnny? Tak? Jesteś za młody, żeby być sam, dzieciaku. Możesz się do mnie przyłączyć. Mógłbyś ze mną podróżować, jeść i spać. Pracować dla mnie, uczyć się życia od gościa, który znaje od podszewki. Co ty na to? Poważnie? Potrzebujesz mnie, Johnny. No, a mnie się też przydasz. No to chodź tu, dzieciaku. Mam na imię Steve. Jesteśmy teraz kumplami. W porządku? Pewnie. Jesteśmy kumplami, Steve. Ile masz lat? 10. Jeszcze z rok, dwa, a nauczę cię sztuki picia. Do tego czasu znajdzie się jeszcze parę spraw, o których będziesz chciał zapomnieć. Przez kolejne 3 lata ciężko pracowałem dla Steve'a, aż do 13 urodzin. Kiedy starszy mężczyzna i dzieciak włóczą się razem, każdy z nich ma towarzystwo, ale starszy wykorzystuje naiwność dzieciaka i jego chęć do pracy i tak też było z nami. Ale też troszczyliśmy się o siebie nawzajem. I tak jak obiecał w dniu moich 11 urodzin, nauczył mnie pić. Niezłe. Spróbuj, Johnny, przekonaj się. No nie tak dużo. Z tym trzeba ostrożnie. Jak będziesz połykał tak łapczywie, to się rozchorujesz. No po co takie marnotrawstwo? Pali w gardle. No tak. Za pierwszym razem mnie też paliło. Ale potem przynosi poczucie ulgi. Nie uważasz? No, chyba wiem, co masz na myśli. Tak lepiej to. Nauczysz się pić jak mężczyzna. Byłem dobrym uczniem i bardzo polubiłem alkohol. Tak bardzo, że zaniepokoiło to Steve'a, który w każdej chwili potrafił odstawić butelkę. Miałem wiele okazji, żeby go zostawić. Jednak kochałem tego gościa.
Od śmierci mamy on był jedyną osobą, która okazywała mi jakieś zainteresowanie. Ale od pewnego momentu zacząłem myśleć, że sam radziłbym sobie lepiej. I kiedy tego wieczoru umościliśmy się na noc na polu kukurydzy, Steve natychmiast zasnął. Ja zaś długo leżałem i patrząc w gwiazdy myślałem. Mógłbym odejść w tej chwili. Steve obudzi się dopiero jak słońce wzejdzie. Ale on jest dla mnie taki dobry. Taki poczciwy starszy. Chciałbym zasnąć i przestać myśleć. Może któregoś dnia będę taki jak Steve. On po prostu idzie i patrzy przed siebie i cieszy się życiem. A ja się zamartwiam. Co mówisz, synu? Nic. Głośno myślę. To niebezpieczne. Niebezpieczne tak myśleć. Następnego dnia po południu w centrum Cleveland policja aresztowała Steve'a za żebranie. I nigdy więcej go nie zobaczyłem. Zostałbym aresztowany razem z nim, ale potrafiłem szybko biegać. Wróciłem na farmę, gdzie spędziliśmy poprzednią noc i tym razem zamiast ciasta brzoskwiniowego dostałem pracę. Sprzątanie pokoi i kuchni. Nie miałem nic przeciwko pracy, ale strasznie brakowało mi alkoholu i bardzo tęskniłem za Steve'em. Próbowałem to jakoś w sobie stłumić, ale tęsknota za bratnią duszą i miłością sprawiła, że w wieku 17 lat wróciłem do Buffalo. Przełom! To ja, tato John. John? Czego chcesz? No, myślałem, że może moglibyśmy pogadać. Wydawało ci się, że jesteś za dobry, żeby żyć pod moim dachem, co? A teraz jak ci się wali, to szukasz ratunku. A co mnie to obchodzi? Skoro mój dom nie był dla ciebie dość dobry, to trzymaj się od niego z daleka. Przelało czarę. Odrzucenie przez ojca zniszczyło we mnie wszelką nadzieję na zmianę. W tamtej chwili coś we mnie umarło. Zamknąłem się w sobie, co znacznie ułatwiło mi dalszą włóczęgę. Tułałem się do czasu, aż powołano mnie do wojska i wysłano na front. Wyjechałem za ocean razem ze 132. Dywizją Piechoty. Przez 18 miesięcy walczyłem w najcięższych bitwach na wojnie kończącej wszystkie wojny, czyli pierwszej wojnie światowej. Potem odesłano mnie do domu, gdzie ponownie wyruszyłem na włóczęgę i dotarłem do Chicago. Tam łapałem się każdej możliwej pracy, jakiejkolwiek, która pozwalała mi zarobić na butelkę. Kiedy byłem bardzo chory albo zmęczony, szedłem do którejś z misji pomocowych, gdzie zwykle musiałem wysłuchać kazania. Większość z was chciałaby żyć lepiej, lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami Jego oblicze, także nie słyszę. Nie masz dość siły, by oprzeć się diabłu, nie wspominając o butelce. Jednak sumienie, które dał ci Bóg, nie da ci spokoju. Biblia mówi, wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. To obejmuje też ciebie, drogi przyjacielu. A zapłatą za grzech jest śmierć. Więc Bóg posłał swojego jedynego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, by zapłacił za nas okup. Słowo Boże mówi, wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. To o tobie, przyjacielu. To dotyczy nas wszystkich. Bezbożnych. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył.
a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. On umarł na krzyżu zamiast ciebie, gdyż Bóg nie posłał Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Wyszedłem do przodu. Bezmyślnie powtarzałem słowa, udając, że się modlę. Odebrałem swój numerek na nocleg, najadłem się, przespałem, a rano czym prędzej zmyłem się do najbliższego baru. Jeszcze nie otwieramy, więc jeśli liczysz na datek, to idź sobie gdzie indziej. Szukam pracy jakiejkolwiek. Mycie podłóg, zmywanie, cokolwiek. A możesz porozdawać te ulotki. Zapłacę ci na koniec dnia. No. Panowie, jeśli ktoś chce spać dzisiaj na dachu, to proszę bardzo, ale pod warunkiem, że rano będzie czysto. Musicie pozwijać gazety, na których śpicie, i zabrać je ze sobą. Przez następne 28 lat żyłem w dzielnicy biedoty w Chicago, w bagnie brudu, niemoralności i cierpienia. Kolejne dni mijały na poszukiwaniu jedzenia i wódki. Jedynym celem w życiu stało się utrzymywanie siebie w stanie znieczulenia na wszystko dookoła. Czasami spałem w noclegowniach, kiedy indziej w parku, na ławce czy na ziemi. Zimą, żeby nie zamarznąć, starałem się zawsze ustać na nogach. Mógłbym zaprowadzić was w pewne ciemne uliczki Chicago, gdzie każdej zimy mężczyźni tłoczą się wokół dmuchawy z ciepłym powietrzem na tyłach kuchni. W ciepłe noce kładłem się w jakimś zaułku, a potem często lądowałem w areszcie, cierpiąc katusze z powodu braku alkoholu. Wychodząc z aresztu, pierwsze kroki kierowałem do baru. Daj piwo. Cześć, John. Dawno cię nie widziałem. Złapałem grypę, zadekowałem się w misji na Madison. Ciepło i miło tam u nich, co? Z tym całym gadaniem o ogniu piekielnym to musi być ciepło. No nie? Niedobrze mi się robi od tego, ale jeszcze gorsze są te wycieczki objazdowe. Kierowcy pokazują nas palcami, dzieciaki wyglądają przez okna, kobiety przestrzegają. Nie podchodź zbyt blisko, synku, dewa. Boją się, że mógłbyś go ugryźć. Jak miałbym ugryźć, jak? Straciłem prawie już wszystkie zęby. Turyści. Oczy im o mało nie powypadają z orbit, bezczelnie się gapią jak Bóg wie na co, no. Nie cierpiej. Nienawidzę świata. Słuchaj, daj jeszcze jedno. Wiesz, ile to kosztuje, John? Jasne, że wiem. W porządku. Już podaję. Powiedz, do czego cię zmuszali w tej misji, John? Ja skąd mam wiedzieć? Nie wiem. Kazanie przespałem, a potem zostaję zbawiony. Zbawiony? Właśnie, no. Jesteś zbawiony, John? Tak, dziesiątki razy. Stary, skoro ty jesteś zbawiony, to ja chyba nie mogę być potępiony. Byłem stałym elementem krajobrazu Skid Row, dzielnicy biedoty. W środku zgorzchniały i pełen jadu wobec wszystkiego i wszystkich, bo nienawidziłem sam siebie. W ciągu jednego roku podejmowałem się 97 różnych zajęć. 28 lat spędziłem w samotności, w sercu wielkiego, samotnego miasta. Rok za rokiem lata przemijały, a ja razem z nimi. Waga spadła mi do 50 kilogramów. Miałem 55 lat. Twarz, ręce i nogi opuchły mi od wlewania w siebie taniego wina. Musiałem udać się do misji, a ponieważ przez lata korzystałem z tej na Madison Street, tym razem postanowiłem pójść do takiej, gdzie jeszcze nie byłem. Do Pacific Garden Mission na State Street.
Witamy, przyjacielu. Właśnie za chwilę zacznie się nabożeństwo. Usiądź, proszę. Dzięki. Myślałem, że umrę, zanim nabożeństwo się skończy. Gorycz i nienawiść do wszystkiego wokół ciągle we mnie kipiały. Cała ta misja doprowadzi mnie do mdłości. Ciebie też. Ja tam już jestem chory. Te organy pewnie mają wywołać u nas płacz. Chcą, żebyśmy pomyśleli o naszych biednych, siwiuteńkich matkach. Pomyślałeś o swojej? Wolałbym, żeby tego nie powiedział. Myśl o mamie i jej śmierci przytłoczyła mnie. Marzyłem, żeby ten gość z przodu w końcu usiadł i przestał gadać o jakimś pokoju modlitw tam gdzieś z tyłu. Ale zaciekawił mnie. Przez chwilę zapraszał do tego pokoju, potem znowu zagrały organy, a mnie ogarniała coraz większa ciekawość. Zastanawiam się, co tam jest w tym pokoju modlitw. Nic takiego. No w innych misjach zawsze wychodziłem do przodu. Jedni wychodzą, inni nie. Ja chyba pójdę do tego pokoju. A po co ci to? Mówiłeś, że już to zrobiłeś. No niby tak, ale może to coś innego jest. Na mnie tam nie zaciągniesz. Uważaj, zaraz się przewrócisz. Ty naprawdę tam idziesz? No, byłem już we wszystkich miejscach, gdzie niby miał być Bóg. Sprawdzę, może jest w tym pokoju. John, twoja historia jest tak podobna do wielu innych. Typowa historia człowieka, który próbuje żyć bez Boga. Jak się teraz czujesz? Jestem chory. Nie byłeś tu jeszcze nigdy, prawda? Nie, ale byłem już we wszystkich innych misjach. Niewiele pomogło. Dla mnie to już chyba za późno. Biblia mówi, oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a Jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć. Ja myślałem, że może on będzie w tym pokoju. Ten gość mówił tyle o pokoju modlitwy. On jest tutaj, John. Bóg jest wszędzie. Nic nie może go powstrzymać. On jest też w tamtych misjach. W każdym zaułku Skid Row czeka u drzwi na każdego, kto przyjdzie do niego i w pokucie poprosi go o zbawienie. Wiele razy już to robiłem. Mówiłem, że go przyjmuję na oczach wielu kaznodziejów w różnych misjach. Ale czy wierzysz, że Jezus może zmienić twoje życie? Bo On może to zrobić. On może nawet dać ci nowe życie i uczynić cię zupełnie nowym człowiekiem. Wierzysz, że Bóg może i chce to zrobić dla ciebie? Paru gości zmienił, widziałem to. Ale mnie? Nie, ja... Moje życie było paskudne. Odkąd skończyłem 9 lat, to jedno wielkie bagno. No, nie wiem. Więc mówisz, że Bóg jest w tym pokoju? Tak, John. Po prostu zwróć się do Niego. Żałuj za swoje grzechy i poproś Go o przebaczenie. Biblia obiecuje. Każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. A Pańskie imię to? Jezus. Jezus Chrystus. W 4 rozdziale Dziejów Apostolskich tak jest napisane. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, przez które moglibyśmy być zbawieni. Jezu, jesteś tu. Wypowiadałem te słowa już wiele razy, ale tym razem nie żartuję, naprawdę. Ty widzisz i słyszysz i wiesz wszystko. Tym razem mówię całkiem szczerze. Wejdź do mnie i oczyść mnie, błagam. Jestem przesiąknięty brudem na wskroś i bardzo zmęczony. Przebacz mi, Boże, wszystkie moje grzechy i daj mi nowe życie. Amen. Od tamtej chwili w pokoju modlitwy Pacific Garden Mission poznaję Jego wierność. Nie tylko zmienił moje życie z udręki w radość, ale też zaspokaja każdą moją potrzebę. Mam dobrą pracę, przyjemne umeblowane mieszkanko, za które sam zapłaciłem, i $500 w banku. A co najlepsze, 2 lata po moim nawróceniu Pan Jezus dał mi żonę.
Bóg był z tobą przez cały czas, John. Tak. Był wszędzie tam, gdzie ja, ale ja o tym nie wiedziałem, ponieważ zatrzasnąłem przed nim drzwi mojego życia. No to cieszę się, że zetknął nas ze sobą. Ja też, Nora. Przez prawie całe życie czułem się bardzo samotny. John, no? Wiesz, że olej jeszcze nie dotarł? Wystarczy go ledwie na dziś. Tak? No to wiemy, co robić, prawda? Pochyl głowę, kochanie. Panie, ty wiesz, że kończy się nam olej. Wiesz, że firmy przewozowe strajkują, ale jeśli jest to twoją wolą, przyniosę go do domu. Choć prosiłbym, żebyś mi pomógł zorganizować jakiś transport, bo to jednak daleko. Dziękujemy, że wysłuchujesz naszych modlitw. W imię Jezusa. Amen. Podziwiam twoją wiarę, John. Wszystko jest w jego rękach, kochanie. No nic, muszę iść do pracy. W wieku 57 lat zostałem panem młodym. Jestem szczęśliwszy niż jakikolwiek młokos, bo wiem, co to znaczy nie mieć domu i żyć bez miłości. A pan troszczy się o mnie i o Norę. Halo? John? Cześć, kochanie. Dzwonię, żeby ci powiedzieć. Jakieś pół godziny temu przywieźli olej. Hej, John. John Wagner. Tak? O co chodzi? O, dzień dobry, Pat. Miło cię widzieć. Tak mi się wydawało, że to ty. Ale Clancy kazał mi zatrzymać samochód i sprawdzić. Zastanawiamy się, coś się z tobą stało. Wyglądam jak nowonarodzony, co? No właśnie. I ten mundur prawie jak gliniarz. Bracie, to czysty cud. Zgadza się. Mam nowe zęby, dwie pary okularów. Mam nawet żonę i dom. Co się stało? Naprawdę urodziłem się na nowo, Pat. Od środka, w duszy. A zbawienie zmieniło też mój wygląd zewnętrzny. Nigdy już nie wrócę do dawnego życia. Po raz pierwszy w życiu mam prawdziwego przyjaciela. Kogo? Syna Bożego, Pat. Ma na imię Jezus. Żartujesz? Wiem, trudno w to uwierzyć, kiedy ktoś znał mnie tak dobrze jak ty. Ale John Wagner i Syn Boży są już teraz razem. Na zawsze. Jakiegoś przyjaciela mamy w Jezusie. Znasz go, drogi słuchaczu? Bo on ciebie zna. Zna każdy twój ból, każdy strach, wszystko, co zrobiłeś czy powiedziałeś, a chciałbyś wykreślić ze swego życiorysu. A jednak on nadal cię kocha i chce cię oczyścić, żebyś był bielszy nad śnieg. W Ewangelii Jana, rozdział 5, wiersz 24, Jezus mówi: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mojego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, ale przeszedł ze śmierci do żywota. Jeśli zainteresował cię nasz program, skontaktuj się z nami. Zaglądnij do internetu na stronę www.szukającboga.pl. Tam znajdziesz również formularz kontaktowy. Na pewno odpowiemy. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych: Pacific Garden Mission, 646 South State Street, Chicago, Illinois, 60605. Telefon 312 922 1462. W programie numer 3114 z cyklu Wyzwolony wysłuchaliśmy prawdziwej historii Johna Wagnera. Wyzwolony produkowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi pokazać, że jeśli twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na tobie zależy. Ktoś czeka na twój telefon.